Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przepis dla wielbicieli kuchni koreańskiej, ale nie tylko, bo myślę, że osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tą potrawą, a spróbują ją zrobić w domu, to na pewno się w niej zakochają. Będziemy robić dzisiaj bibimbap, czyli takie sztandarowe danie koreańskie składające się z ryżu, mięsa, jajka i wstępnie, powiedzmy, przesmażonych warzyw. Ja mam tu przygotowaną cukinię, marchew, paprykę, pokrojone pieczarki. Sobie przygotowałam też tutaj przeciśnięty czosnek, żeby doprawiać na bieżąco warzywa. Mam również taką odrobinę swojego domowego kimchi przepysznego. I tu mam zamarynowaną już wcześniej, marynowałam godzinę tutaj wołowinę, 350 gram. I do marynaty użyłam jedną łyżkę mirinu, jedna łyżka sosu sojowego, łyżka cukru i czosnek oraz olej sezamowy. Wszystkie składniki oczywiście jak zwykle umieszczę w opisie filmu, więc myślę, że warto tam zajrzeć. I zaczniemy w dniu dzisiejszym od obsmażenia krótkiego wszystkich warzyw. Na patelni mam już rozgrzany olej roślinny z odrobiną oleju sezamowego, który będzie po prostu aromatyzował warzywa. I na początek dodam posiekaną cukinię, takie drobne, jak widzicie, słupeczki. Szczypta soli i mniej więcej tyle przeciśniętego czosnku i przez 2 minutki przesmażamy cukinię. Każde warzywo będziemy smażyć osobno. Cukinia już gotowa, teraz przesmażę pieczarki. Nie będę tutaj dodawać soli, dodam tylko szczyptę czosnku, taką szczyptę, no powiedzmy pół łyżeczki. Nie chcę dodawać do pieczarek soli, dlatego że pod wpływem soli pieczarki po prostu zrobią się takie ciapkowate, a nie o to chodzi. Także przesmażymy na w miarę brązowy kolor. Pieczarki już gotowe, także je teraz tutaj umieszczę obok cukinii. Niech sobie poczekają na swoją kolej i będę się zajmować dalej marchewką i papryką. Ląduje marcheweczka. Odrobinę soli. Troszeczkę czosnku. I minutkę, maksymalnie dwie, przesmażamy. Pora na paprykę. Tak naprawdę do tego dania to możecie użyć warzywa po prostu, które lubicie najbardziej. Może też być szpinak zblanszowany, jarmuż, kiełki różnego rodzaju. Wy co tylko lubicie i co w ogóle macie w lodówce. I teraz będziemy obsmażać wołowinkę. Możecie tutaj użyć też kurczaka albo wieprzowiny. A osoby, które nie jedzą mięsa, po prostu ten etap mogą pominąć. Będziemy obsmażać przez około 5 minut. Wołowina jest już gotowa, więc za chwilkę będziemy przechodzić do układania wszystkich składników i do zapiekania ich razem. Mój bibimbap ja będę gotować, obsmażać w koreańskiej miseczce. Doczekałam się. To jest super sprawa, ponieważ ona nawet 10 minut po ściągnięciu jej z ognia, ona jeszcze utrzymuje temperaturę,
więc tutaj powinno się doskonale sprawdzić. Ja do tej pory, jak robiłam bibimbap, po prostu omijałam ten etap podsmażania wszystkiego razem, tylko przekładałam składniki do normalnej miski i też było bardzo dobrze. Ale jeżeli będziecie mogli sobie taką miseczkę zakupić, to polecam, bo jest naprawdę, nie dość, że fajnie wygląda, to naprawdę się fajnie sprawdza. Tutaj sobie wlałam teraz odrobinę oleju sezamowego, żeby jeszcze na dno dodać troszeczkę aromatu. Trzeba rozsmarować dokładnie. I teraz pierwsza warstwa to oczywiście będzie ryż. No, mi się tutaj już trochę narozwalało, nie szkodzi. Sobie posprzątam. To jest cała ja. Żebym nie rozwaliła czegoś gotując, to nie byłoby ważne. Także na dno dajemy ugotowany ryż. Ja troszeczkę posprzątam i zaraz wracam. Trochę się uporałam tutaj z bałaganem. No i teraz trzeba będzie tutaj te wcześniej przygotowane warzywa pyszne poukładać. To danie oprócz tego, że jest smaczne, to jeszcze ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że mi się to uda, no bo mistrzynią prezentacji nigdy nie byłam, ale dołożę wszelkich starań. Także tutaj wszystkie te warzywka trzeba będzie ładnie poukładać. Warzywa już są w środku. Teraz mięsko. Ja sobie mięska nie będę żałować, bo jest przepyszne. Tutaj cukier zrobił naprawdę fajną robotę. Się tak ładnie skarmelizował. Się cudownie połączył ze smakiem czosnku, więc polecam. I teraz jeszcze na koniec postaram się ułożyć, a nie rozwalić żółtko. Osoby, które będą robić to danie bez użycia miseczki tej do zapiekania, mogą sobie jak najbardziej na sam koniec już dodać jajko sadzone. Też będzie pyszne. Może błagam się nie rozwalić. No trochę się rozpłynęło, nie szkodzi. Żeby Wam tutaj ładniej zaprezentować to danie, to wbiłam jeszcze jedno żółtko i teraz już będzie ładniej wyglądać i teraz zacznie się zabawa. Będziemy podgrzewać do momentu, kiedy nie będzie słychać tam od spodu, że przypieka się ryż. Także do zobaczenia za kilka chwil. Już słychać to cudowne skwierczenie. Strasznie mi się to podoba. Od razu jestem bardziej głodna. Jeszcze jakaś minutka i będziemy podawać. Pyszności gotowe. Nawet po ściągnięciu spalnika jeszcze tutaj wszystko pięknie skwierczy. Teraz jeszcze ukoronowanie. Tutaj dla koloru i dla smaku gochujang. Oczywiście ja sobie nie mogę darować. Odrobina oleju sezamowego. Oleju sezamowego nigdy dość. I prażony sezam. I zaraz to zbezczeszczę. Czas na finał. Teraz należy to wszystko razem wymieszać. Jajeczko się przy okazji tutaj ładnie zetnie. Cudownie się tutaj ryż na dnie przysmażył. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Koniecznie wypróbujcie, bo gwarantuję Wam, że niebo w gębie. Ja już się żegnam. Idę pałaszować. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.